Wiadomo, że rządy totalitarne się kończą. Prawo Sprawiedliwość jest takim rządem i to trzeba jasno powiedzieć, który prowadzi Polskę do całkowitej zagłady. Druga RP jest jedyną alternatywą dla narodu polskiego i państwa polskiego. Nieprawdą jest to, że obchodzimy stulecie niepodległości. Proszę Państwa, ludzie tego nie wiedzą, ale niepodległość trwała bardzo krótko tylko. Natomiast dzisiaj jesteśmy cały czas pod okupacją. Oczywiście zmienił się tylko okupant. Dziś mamy okupanta izraelskiego, który nie tylko, że pisze ustawy dla obecnej władzy, ale rozkazuje to. I to jest publicznie znane w Warszawie w szczególności. Tego żadna telewizja nie powie i nie opublikuje, bo nie wolno. Więc proszę Państwa, my niestety nie jesteśmy państwem suwerennym. A chcę powiedzieć, że ministrowie oficjalnie się wypowiadają w pismach, że Polska nie jest suwerenem. Oni nie są suwerenami. To jest według mnie nie tylko zdrada, ale podłość. Podłość okupantów. To, że Jarosław Kaczyński, tutaj trzeba właśnie wrócić, po powrocie z podpisania traktatu lizbońskiego w Parlamencie Europejskim powiedział bardzo wyraźnie, że Polska jest państwem doświadczalnym. Wszelkie doświadczenia, które są robione w tej chwili na Polsce i na Polakach. Nie będę tu mówił o szczepionkach, bo o tym już bardzo szeroko mówiłem w tym temacie. To nie ma sensu, wiadomo, że to jest morderstwo, zwłaszcza młodych, małych dzieci, bo dziewczynki nie będą mogły zachodzić w ciążę, a chłopcy stracą płodność. Szanowni Państwo, druga RP, ktoś mówi, skąd się wzięła. Tak mówią tylko ludzie, którzy nie znają prawdy historycznej o II Rzeczypospolitej Polskiej. No niestety, historia państwa polskiego jest bardzo zakłamana. To, że my odtajniamy tą prawdę, to na ten temat się wypowie również sędzia Trybunału Stanu, pan Robert Majka, który pomimo tego, że jest sędzią, ma immunitet, więc nikt nie może do niego się doczepić, ale ma karę innej natury. Ale wiecie Państwo, co to oznacza? To oznacza to, że panicznie trzecia RP boi się drugiej RP. Panicznie. Ja mam bardzo dobre kontakty z wieloma posłami, i oni sami mówią, że za wszelką cenę nie można dopuścić drugiej RP, ponieważ my będziemy musieli spakować walizki i Polskę opuścić. Bo tak będzie. Nie będzie żadnego pardonu, żadnej drugiej szansy. Bo tyle lat po wojnie, co się wydarzyło w Polsce, to nie było w historii. To, że znalazł się Potocki, który ma pleimpotencję pełną do wszystkiego, oczywiście zgodnie z konstytucją 1935 roku, bo ta konstytucja pana Kwaśniewskiego jest konstytucją niereprezentatywną. Mówmy należycie i tak jak to się nazywa, nie mówmy nielegalną, niereprezentatywną. To samo znaczy, ale słowo ma swój oddźwięk dla grona społeczności, społeczeństwa polskiego. Jest wiele, wiele niejasnych sytuacji, zresztą wiele spraw, które się pojawiły ostatnio, są sprawami dla Polski tragicznymi. Tragicznymi, proszę Państwa. Społeczeństwo polskie zaczyna się budzić dopiero teraz, pomału z tego wielkiego snu. Ale nie dziwię się. Nie dziwię się, ponieważ te sprawy, które zaistniały, doprowadziły do tego, że nie jesteśmy państwem suwerennym. Druga Rzeczpospolita Polska jest państwem wolnym i naród jest wolny. Nasze dzieci będą wolne. Proszę Państwa, Prawo i Sprawiedliwość zadłużyło Polskę w przeciągu 2 lat ponad na o 2,5 biliona złotych. Mamy w tej chwili 5 bilionów 498 miliardów zadłużenia. Wiecie, co to oznacza? To oznacza to, że nas nie ma. Że nas nie ma. Zadłuża się Polskę celowo i świadomie po to tylko, aby Polska została sprzedana. My jesteśmy sprzedani, ale tak się jakaś opatrzność nad nami czuwa, że prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej nie dopuści i nie pozwoli, aby tak się miało stać.
I proszę mi wierzyć, w tej chwili druga RP, tak jak powiedziałem wcześniej, jest jedyną alternatywą dla narodu, ale nie tylko dla Polski. Bo to, co udało się nam wspólnie zrobić, to nie tylko Potocki zrobił, ale wszyscy, cały naród polski pomaga. Zachwialiśmy równowagą nie tylko Europy, ale świata. Proszę Państwa, za nami poszła również Wielka Brytania. Nie bez kozery książę Karol powiedział, że Żydów należy się pozbyć z Wielkiej Brytanii. To, o czym my mówimy, a chcę Państwu powiedzieć, że te filmy, które są nagrywane, które nagrywam w różnych stacjach, tego się słucha. Dlatego też, tak jak powiedziałem, my, druga Rzeczpospolita Polska oczywiście, bo trzecia się nie liczy, bo jest nie, w ogóle cała niereprezentatywna, jak i wszystkie rządy, dokonaliśmy, jak to dzisiaj się mówi w pewnych elitach, rzeczy niemożliwej, bo to było niemożliwe, proszę Państwa, żeby jeden człowiek i jeden dziennikarz, bo zaczęliśmy to z Aleksem Berdowiczem, no dzisiaj nie jest, bo musiał być w innym miejscu. Wiele osób twierdzi, że ja mam około 1000 ludzi przy sobie, którzy kierują całą tą machiną, ponieważ nie jest realne, aby jedna osoba dokonała takiego przewrotu. Szanowni Państwo, to po prostu zostało zrobione już. To się dokonało. Dzisiaj nie ma możliwości cofnięcia się. Ja jeszcze raz powiem, nie jestem żądny władzy całkowitej. Mnie interesuje załatwić sprawy, czyli misję, którą mam do spełnienia. I oczywiście jako prezydent II Rzeczypospolitej, ale wcześniej na pewno będę premierem, bo w 2019 roku są wybory do parlamentu. Mamy wybory do parlamentu unijnego. Też nasi kandydaci będą się o te stanowiska ubiegać. Ja chcę podpisać pokój, zawrzeć pokój z Niemcami, dokonać rozliczenia ekonomiczno-finansowego co do Niemiec i nie tylko do Niemiec, bo dzisiaj tutaj powiem jeszcze jedną rzecz bardzo ciekawą, o czym społeczeństwo w ogóle nie wie, o tym się w ogóle nawet nie mówi. Oczywiście, to jest wiadomo sprawą. Chodzi mi o coś takiego, że jak konstytucja, Państwo znacie, jeżeli nie znacie, to powiem, prezydent po zawarciu pokoju i załatwieniu szczególnych spraw, chodzi tutaj o reparacje wojenne, ma obowiązek rozwiązać Sejm, Senat i sam się zdymisjonować, bo tak mówi konstytucja wyraźnie. Ja zakładam, że to potrwa około 6 do 1 roku, a kadencja pełna prezydenta wynosi lat 7. Ja jestem za stary, żeby pozwolić sobie na 7-letnią kadencję. Na pewno nie będę kandydował na prezydenta po roku czasu. Nie ma takiej możliwości. Są ludzie mądrzejsi, na pewno, ode mnie. Najważniejsze jest to, że ktoś zaczął, ale zakończę, bo powiem, bo ta misja moja jest do podpisania, zawarcia pokoju z Niemcami. Polska musi być przyjęta, bo nie chodzi o to, żeby Polska wyszła z Unii Europejskiej. Proszę Państwa, my jesteśmy na dziko w Unii Europejskiej. My więcej wpłacamy, jak dostajemy. Poza tym jest za mała ilość naszych posłów w Europarlamencie, a chcę powiedzieć, że traktat nicejski był znacznie lepszy. On był na równi praktycznie, jeżeli chodzi o eurodeputowanych, z Niemcami. Tego nikt nie mówi. Natomiast to możecie odszukać w traktacie, który jest opublikowany w internecie i naprawdę warto się z tym zapoznać. My musimy dokonać nowego targu z Unią Europejską i zasad przyjęcia Polski. Bo nie może być tak, że polski rolnik dostaje 25% dopłat z Unii Europejskiej. A wieście mi, zresztą tutaj też na pewno macie rodziny na wsiach, te gospodarstwa, które są w Polsce, one są naprawdę wzorcowe. Nie ma takich w Niemczech, we Francji, to nawet nie mówię, bo tam jest totalny bałagan, czy Wielkiej Brytanii, czy jakimkolwiek innym państwie. Ale tak jak powiedziałem, nasze rolnictwo jest upadłe. Dlaczego tak się stało?
Jak Państwo pamiętacie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, to niestety, niestety Jarosław Kaczyński nałożył embargo na Rosję, chodzi o płody rolne. Proszę Państwa, to jest przestępstwo, ponieważ Niemcy, Holandia, Francja, Włochy, Hiszpania, oni to wykorzystali, bo my byliśmy jedynym państwem, gdzie Rosja brała od nas artykuły spożywcze, czyli rolnicze. To się skończyło. A ja powiem w ten sposób. To myśmy nałożyli to embargo, Polacy. Dlaczego? Dlatego, że chcieliśmy zaufać PiS-owi w kampanii wyborczej, bo bardzo ładnie było to mówione. Nic się nie spełniło. To samo pan Andrzej Duda dokonał wielkiego przestępstwa w normalnym państwie. Za to, co zostało zrobione, to niestety staje się przed Trybunałem Stanu. Za to jest kula w łeb albo szubienica. Tak mówi Konstytucja 1935 roku. Natomiast nawet ten ustrój, który jest, nie szanują Konstytucji z tej, którą mają. Tą fałszywą Konstytucję. Konstytucja jest nie tylko, że łamana, ale gwałcona na porządku dziennym. Weźmy sądownictwo, weźmy wymiar sprawiedliwości, weźmy firmę w Tel Awiwie, która wydaje dokumenty odnośnie kamienic. Zdarza się tak, że osoby, które przyjeżdżają do Polski, składają dokumentację do sądu o wydanie kamienicy z lokatorami, proszę Państwa, gdzie te mieszkania są ich prywatną własnością. Przychodzi pan z Izraela, sąd daje wyrok, bo musi wydać wyrok. A dlaczego Polacy ubiegający się o zwroty swoich kamienic nie mogą tego dostać? Bo te kamienice już są dawno przeznaczone dla państwa izraelskiego, szanowni państwo. I założę się z wami, bo w Lublinie też było bardzo dużo Żydów, też podobna sytuacja jest. O tym nie wolno jest mówić. I chcę państwu też powiedzieć, że niewątpliwie będę kandydował na prezydenta Warszawy, ponieważ do 20 roku jest 2 lata. Wcześniej będą jeszcze wybory do parlamentu. Chodzi mi o jedno. Nie można dopuścić do tego, bo prawdopodobnie, gdybym nie kandydował, to może wygrać PiS. I tutaj się nie oszukujmy. Natomiast pan Patryk Jaki ma innej natury problemy. O tym nie mogę powiedzieć, to powiem w swoim czasie dopiero. Chodzi mi o co? Chodzi mi o to, że jeżeli w Warszawie wszystkie kamienice, które otrzymali Żydzi, zostaną wrócone do majątku Skarbu Państwa Polskiego. Wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że w 1938 roku te kamienice były całkowicie zadłużone. Właśnie naród izraelski, tak się mówi wspaniale, władza mówi wybrany, zresztą Kaczyński ostatnio powiedział, że tylko oni i Izrael, a nie kto inny, oni zadłużali swoje nieruchomości celowe, bo wiedzieli, że będzie wojna. I te kamienice nie należą się nikomu. Poza tym one były zburzone. One były zburzone, ale zadłużone. A to jest zupełnie coś innego. Pan Jaki doskonale zdaje sobie sprawę tego, jak również i pan Trzaskowski, że niestety one muszą wrócić dzięki II Rzeczypospolitej Polskiej do zasobów Skarbu Państwa, a właściwie do zasobów miasta stołecznego Warszawy. I nie może być tak, że jakaś grupa społeczna izraelska w Bochni domaga się, żąda połowę wsi. Proszę Państwa, to jest początek. Takich spraw jest znacznie więcej. Spójrzcie na Złotoryję. Tam jest cyrk. Dlaczego nie płacimy 65 miliardów dolarów Żydom amerykańskim, pomimo tego, że jest sprawa była już unormowana i załatwiona ostatecznie w 1960 roku, a w 2005 Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał wyrok. Żydom amerykańskim nie należy się nic, ani żadnym innym tejże narodowości ludziom jakiekolwiek odszkodowanie od państwa polskiego. Nie należy się. I to jest coś, co mnie osobiście boli, bo jestem rdzennym Polakiem. Ale idźmy, proszę Państwa, dalej. Jak można
oczerniać naród polski, który ginął za Żydów. Bo taka jest prawda i o tym społeczeństwo wie. Nie wszyscy, bo to się zataja. Jest jeszcze jeden szkopuł, który jest bardzo istotny. Polska, Izrael ma wielki dług w stosunku do Polski. A to się wzięło, może inaczej powiem, bardziej tak przejrzyście. Ostatni król Polski, Stanisław August Poniatowski, wydał dekret utrzymujący w mocy wszystkie inne królewskie dekrety. Żydzi pożyczyli od państwa polskiego i od prywatnych osób 3,5 miliona w złocie, złotych. Dzisiaj jest to 17 bilionów 900 miliardów dolarów. I ja powiem tak, złożyłem żądanie, bo skoro oni nas chcą okraść, to my musimy mieć argument kontr. Jest to na filmie tam nagrane. Złożyłem te dokumenty, miałem problem ze złożeniem w ambasadzie izraelskiej. Pół godziny czekałem, bo nikt nie mógł podjąć decyzji. Pani ambasador Izraela w Warszawie kontaktowała się z premierem Netanjahu. I dopiero po tej rozmowie przyłożono pieczęć, bo i tak Potocki wyśle to listem poleconym, zgodnie z prawem. I tak się stało, ale pół godziny trzeba było czekać, szanowni państwo. Niemcy, podobna była sytuacja z Niemcami, tam w ogóle nie chciano przyjąć, więc wysłałem wyrok na 850 miliardów dolarów. Ale ktoś może powiedzieć, nie ma w Polsce sądów arbitrażowego. Szanowni państwo, wydaje mi się, że chyba jesteśmy w tej Unii Europejskiej, czy nie? Chyba jesteśmy. W całej Unii Europejskiej są sądy arbitrażowe. Natomiast w Polsce, to był wypadek powiedzmy, że pan minister Ziobro, a właściwie współpracownicy, którzy dostali pismo o powstaniu nowego sądu arbitrażowego, europejskiego arbitrażowego sądu, nie zostało zawetowane w przeciągu dni 30. Po 8 miesiącach, jak posypały się wyroki, dopiero się obudzono w Ministerstwie Sprawiedliwości, że jest to sąd nielegalny. No, była kontrola w tym sądzie i się okazało, że sąd jest legalny. Chociaż po dzień dzisiejszy obecna władza nie chce o tym jasno powiedzieć. Nie muszą wcale mówić, bo na to jest rozporządzenie. Nieznajomość prawa szkodzi, proszę państwa, bo termin 30 dni jest terminem świętym. Jeżeli nie ma odpowiedzi, jest to zaakceptowane zgodnie z tym prawem, które jest. I tutaj nie ma żadnego ale. Wiele wyroków zapadło, wiele wyroków jest konsumowanych w tej chwili. Wprawdzie komornicy w Polsce mają obawy różnego rodzaju. Nawet się spotkałem z czymś takim, że komornik napisał pismo do ministra sprawiedliwości i opisał całą historię, nie dostał jeszcze odpowiedzi. Dostał tylko w jednym zdaniu. Kwestię rozważamy i nie ma przejrzystej odpowiedzi. O co tutaj chodzi? Tu chodzi o to, że doskonale rząd zdaje sobie sprawę, że popełnił wyłam. Wyłam. Tego wyłamu nie da się już dzisiaj zahamować. Ten sąd jest legalny. Ale dam teraz przykład na sądzie konstytucyjnym, który powstał w Jeleniej Górze. Tam pan Niedźwiecki nie dopełnił formalności i nie wysłał pisma powiadamiającego Ministerstwu Sprawiedliwości, bo to jest obowiązkiem. I tamten sąd został zlikwidowany zgodnie z prawem, bo nie ma dokumentu. No wielka szkoda, bo to był Trybunał Międzynarodowy, który by również rozpatrywał wiele, wiele spraw. No po prostu był błąd i jest tak, jak jest. Natomiast sąd arbitrażowy w Ciechanowie, nie ma znaczenia, gdzie on jest zarejestrowany. On nie musi być w gmachu sądu. On może być w gmachu sądu, tylko niech sąd wyda pomieszczenia. A że nie ma pomieszczeń, z przyczyn jakich? Ano takich, że ten sąd rozpatruje sprawy bardzo szybko. I to jest sąd rzetelny, uczciwy. I nie ma możliwości podważyć tego wyroku. Nikt. Bo tak mówi prawo. To, które jest. Thank you.
Szanowni Państwo, Konstytucja z 1977 roku zabrania pożyczać pieniądze od polskiego banku. My nie pożyczamy. My możemy brać kredyty w bankach zagranicznych. I to są to, co Pan powiedział właśnie, wirtualne pieniądze. Pieniądze są wirtualne, a my bierzemy to w dolarach, w euro, w różnych tam walutach światowych, jakie są. Teraz Państwo sobie zobaczcie, jaka jest realna szansa. Nigdy się Polska nie wyswobodzi z tego długu zewnętrznego, bo dzisiaj dług zewnętrzny wynosi ponad 5 bilionów 450 miliardów. 2,5 biliona przez 2 lata zadłużyła nas ostatnia partia. Ja pamiętam, byłem młodym człowiekiem, kiedy krzyczano, że Gierek Polskę zadłużył. A ja wam powiem inaczej, Gierek Polskę oddłużył i dał szansę rolnictwu, bo wówczas rolnictwo zaczęło się budować i to całą parą. Kredyty były bardzo niskie, dzisiaj to, co pan powiedział, się z panem zgadzam. Kredyty są niewspółwymierne z zyskiem, ale to tylko tak jest w Polsce. To jest tylko w Polsce i to za to ponoszą winę wszystkie rządy. Ale wrócę może, dlaczego tak się dzieje. Szanowni Państwo, 35 lat jestem w polityce, nie należałem do żadnej organizacji, ale sympatyzowałem z jednym posłem właściwie, dopóki go nie chciano otruć. Jest to Józef Gruszka z Polskiego Stronnictwa Ludowego. To był jedyny poseł uczciwy i rzetelny. On sam mówił, to wszystko to jest hołota, patrzą Polskę okraść. Od tej afery właśnie Orlenu, co się zaczęło tam, Kulczyk i inni brali udział. Ale szanowni Państwo, dopóki nie wykształci się średnia warstwa społeczna, to nie liczcie na to, że ludzie będą mieli pieniądze, bo ludzie właśnie o to chodzi, żeby nie mieli pieniędzy. A ci ciułacze, którzy mają te pieniądze, to Polakom się wydaje, że są to ich pieniądze. Nieprawda. Oni mogą pomarzyć o tych pieniądzach. Jeżeli pójdzie naród do banku wycofać pieniądze, natychmiast banki zostaną zamknięte w Polsce wszystkie i będzie obrót, będzie można kupować za dolary, euro, funty, franki szwajcarskie i inne, bo tak to wygląda, prawda? No bo my wiemy doskonale, że społeczeństwo polskie ma tam odłożone jakąś walutę na czarną godzinę. Chyba że będą wynosić z domu obrazy, no, dzieła sztuki, biżuterię rodzinną, etc., etc., do lombardów. Ale to też się skończy. I teraz jest jedno pytanie. Co trzeba zrobić, aby się zabezpieczyć? Wiecie Państwo co? Ja na jednej z Komisji Finansów Publicznych w Sejmie, kiedy jeszcze chodziłem, była podobna sytuacja. Jest taki, był wówczas komitet odnośnie frankowiczów. Tam taka pani, starsza pani, bardzo mądra kobieta, nazwiska teraz nie pamiętam, bo to było dawno temu. Ona do mnie dochodzi i mówi tak, panie Potocki, bo tam zabrałem głos, pan jest partnerem dla nas do rozmowy, bo pan powiedział świętą prawdę. A ja o tym zapomniałam. A o czym zapomniała? Właśnie o tym, że w Polsce nigdy nie było franków tak dużo, jak zostały udzielone kredyty, bo to był biznes, to był biznes dla rządu. A kto wprowadził franki do Polski? Można było dolary wprowadzić, może było euro, funty. Nie, bo frank stał wówczas bardzo nisko. To była sprawa ustawiona, prawda, panie inżynierze? Ustawiona. O co chodziło? Chodziło o to, żeby wyciągnąć od Polaków pieniądze. A wiecie, kto to podpisał, tą zgodę? Jarosław Kaczyński. Żeby była jasna sprawa, czy ktoś się ze mną nie zgadza w tym temacie, to ja to zaraz to udowodnię, jak to było, bo tą sprawę perfekcyjnie znam. I dlaczego tak się stało? Ano stało się to dlatego, tak, w 2005-2006 roku, ponieważ Lech Kaczyński podniósł larum, ściągając do Warszawy masonerię. I w tym momencie, szanowni Państwo, bo tego nie wiecie na pewno, w tym momencie decyzje zaczęły zapadać nie w Polsce, a to, że panowie Kaczyńscy obaj
nie są Polakami, to chyba jest jasna sprawa. A co więcej, oni złamali dekret, ponieważ w 1939 roku masoneria została wyrzucona z Polski, żeby była jasna sprawa. I teraz wrócę do, nie będę dalej mówił o ten temat, bo chyba wiecie, a jak nie, to w moich filmach to jest opublikowane. Teraz właśnie do pana. Jedynym lekarstwem, jakie jest dla Polski dzisiaj, nie będę mówił, że odsunięcie rządu, bo to wiadomo, ale chodzi o pieniądze. Jeżeli chodzi o spłatę kredytów, to są procenty gigantyczne, ale tam trzeba spłacać gotówkę, a nie elektroniczne pieniądze. Te elektroniczne pieniądze w ogóle to jest rzecz wirtualna. Społeczeństwo polskie, no i po części też w innych państwach Unii Europejskiej, nie ma pojęcia bladego, jak to się dzieje, jak to się odbywa. My wiemy, jak to się odbywa i co trzeba zrobić. Trzeba ukrócić ten preceder, trzeba natychmiast, jeżeli są potrzebne kredyty dla państwa, to tylko banki polskie. Dług trzeba mieć wewnętrzny u siebie, a nie zewnętrzny, zgadza się? I to jest jedna sprawa, jeden problem. Druga sprawa. Mówimy, w ogóle minister finansów powiedział bardzo mądre zdanie, a czego wy chcecie, jak nie ma przemysłu? Proszę państwa, dzisiaj się okazuje, że przemysł polski to nie rządy sprzedały, tylko my wszyscy obywatele chcieliśmy się pozbyć tego. A pozbyliśmy się majątku, który był wypracowany. Polska była 14. państwem na świecie pod względem przemysłu, nawet było momentami 10. Dlaczego zostały pozamykane przedsiębiorstwa, najbardziej rentowne? Tutaj to niestety każdy minister, który reprywatyzacji tak zwanej, który dokonywał sabotażu, zaczynał od czego? Od firm, które były najlepsze, które przynosiły zyski i to potężne zyski. Jest taki człowiek, Albin Siwak, znacie państwo? I powiem wam, mówią, że komunista. Nie, to jest prawdziwy Polak, ja go znam. On wstawił się jako pierwszy za obroną robotnika i był 4 kadencje. Później się wycofał z uwagi na stan zdrowia. 4 kadencje za systemu komunistycznego. Bez jego wiedzy nawet go wciągnięto do Komitetu Centralnego, bo on pracował tam w tym komitecie, ale to jego ludzie wybrali. Bo przywieźli jakiegoś pana w teczce i powiedziano, że to jest z Komitetu Centralnego i ta osoba ma być. Ludzie go wygonili. Powiedzieli, jedynym szefem naszej organizacji może być Albin Siwak. Szanowni państwo, o pieniądzach nie można mówić, skoro ich nie ma. Nie ma. My mamy, każde państwo ma pieniądze. Jakiś tam to jest euro, to jest dolar, to jest złotówka. Ale gdy przychodzi co do czego, to dlaczego nasza złotówka stoi tak nisko? Może pan mi odpowiedzieć na to pytanie? Bo ja panu odpowiem. Złotówka według normalnych rozliczeń powinna stać wyżej jak euro. Wiecie państwo dlaczego? Dlatego, że siła w Polsce, a Polska jest państwem rolniczym, tak, rolniczym, było przemysłowo rolniczym, a dzisiaj jest tylko rolniczym. Przemysł został zlikwidowany, natomiast rolników indywidualnych jeszcze się go ich nie likwiduje. Ale dzisiaj właśnie rolnictwo praktycznie zamiera. Rolnikowi nie opłaca się nic zrobić w polu, bo nie stać go na paliwo do ciągników. I co nasza złotówka? Paliwo drożeje, a złotówka stoi w miejscu. Krowa dając mleko, mleko jest tańsze jak było 5 lat temu, czy 10. Tak, a przelicznik w normalnym państwie, cywilizowanym, to nie znaczy, że ja chcę powiedzieć, że Polska jest niecywilizowana. Polska jest niedouczona. To przelicznik jest ropy na mleko w normalnych państwach. I tak było nawet w komunie polskiej. Nigdy nie było tak, żeby litr ropy było droższe od litra mleka, bo to, co się dzieje dzisiaj, szanowni państwo, to jest nie tylko rabunek, nie tylko wyniszczenie rolnika polskiego, bo biznes później przejmą inne państwa,
a tutaj będzie ugór. Ale nie będzie ugoru, to bo, proszę mi wierzyć, przyjdą ludzie i będą siać i prowadzić hodowlę różnego rodzaju na innych zasadach. Po to, bo tu zostanie jeszcze 20 milionów Polaków, trzeba ich się pozbyć. A żeby się pozbyć, to się sprawdza, co teraz powiem. Z Polski wygoniono ponad 12 milionów ludzi wykształconych. A proszę teraz mi te 12 milionów wykształcić w przeciągu roku i żeby oni byli produktywni w Polsce, żeby swoją wiedzę sprzedawali dla narodu polskiego. Nie ma czegoś takiego, to jest niewykonalne. Jest wykonalne wówczas, jeżeli my tych ludzi ściągniemy do Polski z powrotem, bo my nie mamy innej możliwości na dzisiaj, ale żeby ich ściągnąć, bo nikt przy zdrowych zmysłach, proszę Państwa, nie wróci z Francji, Niemiec, Anglii do Polski, jeżeli nie będzie tu miał zagwarantowanej odpowiedniej pensji. A co to znaczy? Przecież złotówka jest wirtualna jak każda waluta. Zgadza się? To są banknoty i pieniądze wirtualne. Należy przede wszystkim wprowadzić, co ja bym zrobił, nawet w tym parszywym systemie, który jest, że rząd polski ma brać kredyty w swoich bankach. Tylko zauważcie, cały czas się mówi, że bank PKO BP jest polskim bankiem, Bank Gospodarstwa Krajowego jest polskim bankiem. PKO SA zostało sprzedane za śmieszne pieniądze, a kupiono za gigantyczne, prawdziwe pieniądze, szanowni państwo. Za gigantyczne pieniądze. Ustawa, która powinna być zmieniona, nie będzie. Bo gdyby ją zmieniono, to samoczynnie zacznie się gospodarka budować. Bo Polacy są bardzo inteligentnym narodem. A ludzie, którzy opuścili Polskę, są naprawdę wykształceni i mają kolosalną wiedzę. Zgadza się, profesorze? Zostali wyrzuceni. To jest zgodnie z tym, co powiedział Geremek, pan doktor Geremek, bo on nigdy nie był profesorem. Nigdy nie był profesorem, tylko był doktorem. Nie do końca nawet chyba, prawda? Docentem. Docentem był tylko. I teraz zobaczcie państwo, Geremek, ta dyrektywa, którą Geremek udzielił w Magdalence, ona nadal działa i chodzi o to, żeby zastąpić Polaków rdzennych naszymi. Mamy z Ukrainy, ale kogo sprowadzają? Hazarów. A wiecie, ile samolotów ląduje i kiedy lądują z Izraela? W nocy. Wiecie po co? Na lotnisku odbierają paszporty i lecą dalej do Europy. Bo wiecie, co to jest? Bo na wybory przylecą do Polski głosować. Dlatego Kaczyński ograniczył Polonię polskie za granicą na całym świecie, że nie mają prawa głosu. Ta ustawa wejdzie lada chwila. Ona jeszcze nie weszła, ale wejdzie, bo mają większość w Sejmie, więc to przegłosują. A to oznacza, że ci ludzie się nie liczą. To świadczy o całokształcie gospodarki, tak jak pan powiedział, monetarnej. Czyli biznesu finansowego, czyli inżynierii finansowej państwa. Państwo, żeby miało inżynierię finansową, to musi z czegoś czerpać zasoby, a u nas nie ma tego. Więc jesteśmy matrixem na dzisiaj, jesteśmy matrixem na własne żądanie. Proszę państwa, na własne żądanie. Tak długo to będzie trwało, aż Polak nie będzie miał co włożyć do garka. Te czasy się zbliżają. Powtarzam, one się zbliżają wielkim krokiem. Nadal Polacy jeszcze nie rozumieją, kiedy się im mówi. Prawdę się mówi, a ta prawda kole w oczy. Nie ma żadnej możliwości dalszej dla egzystencji narodu polskiego, jeżeli nie obalimy struktur, które zostały wprowadzone i są niszczone świadomie przez obecnych włodarzy tego państwa. Zobaczcie na Węgrzech. Przecież w Czechach budżet, taki jaki był budżet w przyszłym roku, przychód do skarbu państwa, to nie było w historii Czech. Zgadza się? I to samo się stało na Słowacji. Sąsiedzi nasi, prawda?
a Morawiecki był tak bezczelny, że poleciał do Czech, żeby dali listę firm polskich i nazwisk, bo ich chcieli tutaj opodatkować. Ale teraz niestety Polacy mieszkający w Anglii na całym świecie podatki będą płacić tak samo i w Polsce. Za to, że tam pracują, tam płacą, to jeszcze tutaj, bo chodzi o zrównanie całkowicie. Dziura budżetowa u nas jest śmiertelna. My zarżnęliśmy, my w tym bierzemy czynny udział, godząc się na to, to więc my to robimy. Przepływ gotówki finansowej, czyli inżynieria finansowa umarła. To pan tutaj bardzo ładnie to powiedział, obrazowo i konkretnie. Pan mówi, że zaoszczędzimy 80 miliardów. My możemy zaoszczędzić 600 miliardów na racjonalnej gospodarce, czyli w inżynierii finansowej, bo wiemy doskonale, że przesuwanie środków, które się obraca, to jest czysty zysk dla Skarbu Państwa, zgadza się? Bo pieniądz się sprzedaje i kupuje. To powiem wam Państwu jeszcze jedną rzecz, żebyście zrozumieli, jak jesteście my wszyscy okradani. Polska ma 430 miliardów złotych w bankach. Tak, nie polskich, nie w Polsce, poza Polską. Ma 102 tony 900 kilo złota. Wiecie, ile my dostajemy za 102 tony 900 kilo złota rocznie? No, 70 milionów. A to państwo zarabia na tym 2 miliardy euro. Bo złoto się daje na krótkotrwałe biznesy tak zwane. To samo i złotówki nasze. Ale one są w walutach. W dolarze, czyli w tych naszych znanych walutach. Zamiast oprocentować te kwoty w należytej kwocie, to my dostajemy ochłapy. Ale zobaczcie, polski rząd, Duda podpisał w Stanach Zjednoczonych, to chyba wszyscy wiecie, że kupujemy obligacje amerykańskie przy zysku 0,5%, a Polska wzięła kredyt od 15 do 18% w skali roku. Więc pytam się, gdzie jest interes, proszę mi powiedzieć? Czyli te 0,5% się zarabia, a 18 trzeba wydać. Zgadza się, panie profesorze? I my dmuchamy w trąbę nadal. Tego dalej być nie może. Ja wiem, co mówię, ponieważ akurat tak się składa, że w tym temacie mam bardzo dokładne rozeznanie. I to jest przestępstwem. Tutaj chodzi o wynaturzenie biznesu finansowego. Wynaturzenie. To wynaturzenie już się stało. Ktoś powie, że tutaj Potocki bzdury opowiada. Nie, ja nie powiadam bzdur. To są fakty i dowody, ponieważ inżynieria finansowa, jak pan tutaj powiedział, to jest tylko matematyka i kalkulator i mnożnik odpowiedni do struktur. Czy to jest prawdą? To więc proszę zobaczyć, pan tutaj pięknie to pokazał, na planszach, na wszystkim, ale to jest zła gospodarka, bo możemy to zrobić razy 10 nawet. Wiecie państwo, dlaczego Polska nie ma prawa używać zasobów naturalnych z ziemi, w ziemi co mamy? Bo to jest wszystko zakazane, bo są umowy podpisane i proszę teraz zobaczyć, jakiego paradoksu dochodzimy. Mamy ropy pod dostatkiem, zresztą tutaj profesor powiedział bardzo wyraźnie, ropy, gazu mamy do oporu, mamy minerały, których nie ma dziś na świecie, brakuje. Tytanu mamy 95% zasobów światowych. A wiecie, co to jest? To jest potęga. Proszę? Pod każdym jednym względem. Tak, i teraz zobaczcie państwo. Pewno my Polacy ciągle biadolimy, że to jest niedobre, tamto niedobre. Czyli my sami się oszukujemy, bo nikt nie chce przejrzeć na oczy, dopóki ma co do garka włożyć i kupić sobie piwo i wypić na te smutki. Już nie mówię o alkoholu mocniejszym, prawda? Gdzie jest błąd? Ano błąd jest u podstawy. O tym błędzie się nie mówi. Pan Morawiecki ciągle kłamie.
Na każdym kroku jest to wielkie oszustwo. Natomiast ministrowie wyrzucają setki milionów w błoto. Celowo. Proszę Państwa, teraz prezydent wystąpił z pytaniami do projektu konstytucji. Obserwujcie Państwo jedną rzecz. Czy będzie dyskusja w ogóle w konstytucji na temat inżynierii monetarnej, architektury monetarnej, czy zostanie ona całkowicie z konstytucji wycięta? Bo nie będzie, nie może być, proszę Państwa. Tak, ale teraz mamy taką sytuację, że mamy artykuł 227, któregośmy powinni, bez względu na to, czyja to konstytucja i tak dalej, tylko na ten czas, który jest, bronić jak okopu Świętej Trójcy. Narodowy Bank Polski powinien mieć wyłączne prawo emisji pieniądza, bo tak jest napisane w artykule 227 Konstytucji. Tymczasem w artykule 3 ustawy o Narodowym Banku Polskim ograniczono tę suwerenność jedynie do emisji znaków pieniężnych. Interweniowaliśmy jako KPNA, a przepraszam, już nie wszystkich organizacji pamiętam, z którymi współpracuję, do prezydenta Komorowskiego, czy czasem nie nastąpiło tutaj naruszenie właśnie w artykule 4 ustawy o Narodowym Banku Polskim, artykuły 227 Konstytucji. Wiecie Państwo, jaką dostaliśmy odpowiedź? Że nam się wydaje, że chyba nie. Rozumiecie Państwo? Prezydent, który ma do dyspozycji najtęższe umysły w państwie, mówi, że chyba nie. Z podobnym zapytaniem zwróciliśmy się do obecnego prezydenta. No to ten już był mądrzejszy, bo nie odpowiedział. No przynajmniej się nie wygłupiał. Natomiast na spotkaniu, któreśmy mieli z jednym z członkiem, prawda, Rady Polityki Pieniężnej, gdy zaczęliśmy o te rzeczy pytać, proszę Państwa, kabaret naprawdę bardzo dobry. Bo chcieliśmy, prawda, dowiedzieć się od członka Rady Polityki Pieniężnej z wszystkimi bizantyjskimi ozdobnikami przed imieniem i nazwiskiem, jaka jest różnica między emisją pieniądza i kreacją pieniądza, kto emituje pieniądz i kto kreuje pieniądz, co to znaczy, że Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Efekt był taki. To ja już nie wiem, to zwróćcie się do Trybunału Konstytucyjnego. Tak, ale wiecie Państwo co? W Konstytucji z 1935 roku jest zapis odnośnie pożyczania pieniędzy od innego państwa. To 100 tysięcy złotych to musi podpisać się cały resort, wszyscy ministrowie z premierem na czele. Dlatego to było tak istotne i nie pożyczano pieniędzy, proszę Państwa, bo nikt się nie chciał podłożyć, bo tam jest stryczek. Jeżeli podpisałeś coś nie tak, to jest kara śmierci wykonywana. Wprawdzie niektórzy byli skazani, ale każdy miał respekt. Jeszcze jedno, co do ministrów, co do posłów. Proszę zobaczyć, jak to jest w Polsce przyjęte. Ano, przyjmuje się na posła ludzi, którzy nie mają nic tak naprawdę i nie mają przekonania, że są Polakami, bo to jest podstawą, bo takim człowiekiem, tacy ludzie są potrzebni, wiecie po co, żeby rękę podnosić i opuszczać. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o spółki Skarbu Państwa, czy spółki węglowe, które były w ogóle niepotrzebne, bo każda kopalnia, według mojego rozeznania, tutaj jest pan, który się zna na górnictwie, to przyzna, że mam rację, spółki, spółeczki, matki, córeczki i ten węgiel kosztował niesamowicie drogo. Bo co? Bo prezesi spółek mieli po 200 tysięcy miesięcznie i może więcej, zgadza się? Ano właśnie.
Nasz węgiel nieopłacalny do wydobywania, szanowni państwo, to wszystko jest jedna wielka brednia. Weźmy petrochemię, które mamy. Weźmy Puławy. Kto kupił? No kto? Rosjanie. A z Polski pan Jan Bury ma akcje. Tak. Proszę? Nie, nie będzie siedział, bo nie ma możliwości go zamknąć. On nadal jest bożyszczem i on nadal decyduje. Jego zamknięto na parę godzin i go szybciutko zwolniono. Mało tego, że go zwolniono, to jeszcze dostał ochronę. Szanowni państwo, tutaj była poruszana kwestia pana posła Burego i wielu innych posłów, którzy dopuścili się po prostu złamania prawa w Polsce, również gospodarczego. Między innymi pan Pawlak, który podpisał umowę z Rosją, która naraziła państwo polskie na bardzo duże koszty, jeśli chodzi o pozyskanie gazu. I teraz wielu ludzi, z którymi ja się spotykam, zadaje mi takie pytanie. W kontekście, co powiedział pan hrabia Jan Zbigniew Potocki, to coś powiem. Zadaje mi takie pytanie, jak to jest możliwe, że formalnie istnieje Trybunał Stanu, jest pan w Trybunale Stanu, a ten Trybunał Stanu praktycznie rzecz biorąc jest instytucją martwą. Odpowiadam państwu w tym momencie w sposób bardzo jasny, klarowny i oczywisty. Problem, to proszę sobie zobaczyć w ustawie o Trybunale Stanu, począwszy od artykułu 1 do artykułu 15 tejże ustawy. Ja mówię o tej ustawie jeszcze wprowadzonej przez Jaruzelskiego, bo chcę powiedzieć, że była prawdziwa ustawa o Trybunale Stanu z 14 lipca 1936 roku, która bazowała na ustawie konstytucyjnej z 1935 roku. Ale wracając do tej kwestii. I proszę państwa, Trybunał Stanu nie dlatego nie funkcjonuje, że on nie chce. On nie funkcjonuje, gdyż nie ma w Polsce woli politycznej, aby uruchomić ten Trybunał Stanu. Bo jaka jest procedura? Proszę państwa, procedura jest banalnie prosta. Tym się musi, każdą sprawą, która będzie przedstawiona Trybunałowi Stanu, musi wstępnie zająć się Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej. A proszę państwa, jak się zajmie Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, jak tam są ludzie z układu? I jak się zajmie tymi sprawami, jak tam są ludzie, którzy akceptują formułę Kiszczaka? Przepraszam, że to mówię. Formuła, która mówi, my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. I teraz jest, kogo się wybiera, proszę państwa, na posłów? Na posłów nie wybiera się tych, którzy są polskimi patriotami. On w duchu może być patriotą, ale dlaczego się go nie wybiera? Bo się mu daje alternatywę. Słuchaj, będziesz niezależny, to cię nie ma. I facet dostaje 10 tysięcy miesięcznie i on ma do wyboru. No, ja będę uczciwy. No i co z tego, że będę uczciwy? Polacy jakby coś, to zostawią mnie samego sobie. No, ja na następną kadencję się nie rozstanę. I kto to doceni? A można zadać pytanie, skąd ja to wiem? Z własnego doświadczenia, proszę państwa. Powiem tak, nikt na moim miejscu, jestem w Trybunale Stanu od 2015 roku, nikt na moim miejscu nie mówiłby to, co mówię, bo by się bał, miałby po prostu trzęsawkę, że tak powiem. Dlatego, że większość posłów, senatorów, 460 posłów i 100 senatorów i 15 pozostałych członków Trybunału Stanu, to są ludzie, przy całym szacunku, bojący się własnego cienia. Smutne, ale prawdziwe. Dziękuję.